Cześć, z tej strony Agata i Paweł z Apetyt na Podróż. Jesteśmy właśnie w trakcie rocznej podróży po Azji i serdecznie zapraszamy do śledzenia jej na YouTube. Dzień dobry, jesteśmy w porcie. Przyjechaliśmy z Amed do Padang Bai. Koszt taksówki 250 po negocjacjach, ale o tym jeszcze opowiem. Tutaj cały czas trzeba walczyć o swoją cenę. O cenę. I teraz idziemy szukać biletu na prom. Bo lecimy na Lombok. Przy zakupie, tam była cena 62,5 tysiąca, ale musimy mieć taką oto kartę. Ona jest chyba wielokrotnego użytku z tego, co widzę. Jest teraz już nabita i możemy lecieć. Zapłaciliśmy 150 tysięcy, a powinniśmy zapłacić 126 tylko za bilet. Czyli następnym razem ładujemy i 126 płacimy tylko. Mamy ferry o 11.30, następny jest o 13.30, a kolejny o 15.00, czyli 3 razy dziennie, a w necie są różnorodne informacje, także to jest ważne info. Musi być relacja, bo szczerze mówiąc, tyle ile ja się szukałam informacji o tym, jak my możemy się przedostać, no mówię Wam, jeden dzień cały straciłam na to. Jest tak mało informacji, oczywiście speedboaty, bo wszyscy chcą, żebyście zapłacili nie wiadomo ile za speedboata. Podobno kosztuje 250, na miejscu może by kosztować 300, 500, zależy na kogo traficie. Dopytałam się jeszcze, prom co 2 godziny odpływa, mniej więcej. Już jest prom i idziemy za lokalsami. Jesteśmy chyba jedynymi białasami, którzy płyną promem. To znaczy, że jesteśmy atrakcją. Tak. Wszyscy się na nas patrzą. Cofnęli nas, bo ta karta plus tamten rachunek, który... Tam pan nam przerwał, dlatego teraz szybko nagram. Trzeba jeszcze zamienić na QR kod w tym miejscu, tutaj gdzie siedzieliśmy, w poczekalni. Także to są takie dwa jakby kroki. Tak wygląda w środku, a zaraz Wam coś powiem. Panie, które sprzedają wszystko, wodę, przekąski i tak dalej, sprzedają także duriany. Także w środku tam tak capi. Masakra. I w środku jest sporo miejsc, tutaj też ludzie jeszcze wchodzą, ale nie wiem, czy tam jeszcze można siadać. My siedzimy na dole, będziemy chadzać. Cześć! Aktualizacja, ponieważ wczoraj niczego nie nagrałam z promu. Jesteśmy w hotelu. Plan był taki, że wypożyczamy tutaj skuter i objeżdżamy Lombok, ale oczywiście już zmiana planów. Jedziemy zaraz do Senggigi, bo tutaj jest problem z wypożyczeniem skutera. Ale o tym za chwilę. I historia jest taka, że tutaj chcąc wypożyczyć skuter, nie możemy go wcześniej zobaczyć, trzeba zrobić rezerwację. Ale robiąc rezerwację, trzeba podać na przykład bilet powrotny, paszport, zdjęcie paszportu, ogólnie kilka papierków z naszymi danymi i to nam się mega nie spodobało. Oprócz tego ceny nie są jakoś super atrakcyjne, dlatego nastąpiła szybka zmiana planów i jedziemy do Senggigigi. O, a jak wygląda stolica wyspy, czyli Mataram? Dużo ruchu, zgiełk i szczerze mówiąc, no niczym nas nie zachwyciło. Fakt, że byliśmy tylko jeden dzień, więc też za dużo nie powinnam się wypowiadać. W każdym razie raczej jest to miejsce takie, żeby zrobić sobie przesiadkę po przypłynięciu właśnie przykładowo promem z Lomboku, z Bali. Generalnie jesteśmy na miejscu. Mamy swojego drivera, że tak powiem. Możemy go polecić, bardzo miły facet, można, nie zawyżę jakoś super cen. Podróż bardzo szybko, miło, sympatycznie, bez żadnych problemów i gdzie jesteśmy? Family Garden Homestay, nazwa na dole, jakbym na wszelki wypadek coś pomyliła. Mamy klimatyzację, taki mały ogród, jest też basen, mały, ale jest. Internet lepiej działa niż w stolicy, to jest bardzo ciekawe. I właśnie tutaj będziemy szukać skutera, ponieważ już wiemy, że są o wiele lepsze oferty, nawet tutaj w naszym hotelu. Także
Czy polecamy, jeszcze nie powiem. Na razie mamy nocleg na jeden dzień, ale już mamy informację, że lepiej rezerwować bezpośrednio, a nie na Bookingu, ponieważ dostaniemy lepszą cenę. Mają także restaurację. Fakt, że podstawowe tylko indonezyjskie potrawy, ale jednak 30 tysięcy, 40 tysięcy, ale wcale nie mamy wodę, także dobra cena. Trochę tu smutno. To znaczy fajne są w ogóle po lewej stronie graffiti, ale po prawej stronie dużo rzeczy jest pozamykanych i tak no smutno jest. Idziemy na plażę Senggigi Lombok i jest pasaż, żeby oczywiście kupić sobie cokolwiek, ale pozamykane. Łe, ale straszy tu też. Łe. Ciesz się, że cię nikt nie zaczepia. No. Pierwsze wrażenie, no tak se. Plaża nie jest jakoś super czysta. Są do wypożyczenia bodajże kajaki, ale w stanie też takim trochę tragicznym. Dużo lokalsów. O, tam są białasy. I nie wiem, czy będzie to widać. Tutaj stoją białasy, tutaj lokalsi i ich obserwują. No, także o. I są oczywiście handlarze. Dużo pięknych rzeczy można kupić. Wait a moment. To są ręczne robótki, tutaj jest na przykład lawa, więc naprawdę dużo tego jest. Yes. With Buddha. I czekamy na zachód słońca. Są obwoźni sprzedawcy i można sobie zamówić tak na dobrą sprawę wszystko. To, co sobie wymarzycie. Oczywiście w ramach tych koralików, które posiadają. Więc to nie jest tak, że wszystko. Szczerze mówiąc, fajny relaks, ale musimy dalej planować Lombok, ponieważ wciąż nie mamy na niego planu. Nie mamy kolejnego noclegu, więc wszystko jest na spontanie. Co można robić w Senggigi? Naturalnie plażowanie. To oczywisty wybór, jeśli szuka się relaksu i odpoczynku. Plaże są ok, ale niestety zaśmiecone. Jedynie co może męczyć po pewnym czasie to tubylcy, którzy próbują sprzedać biżuterię, no i męczą. Nie wystarczy powiedzieć nie, dziękuję, nie potrzebuję. Ale o tym opowiemy w następnym odcinku, dlatego zachęcam do zasubskrybowania kanału. Kolejna rzecz to nurkowanie i snorkling. Jest to podobno bardzo dobre miejsce do oglądania świata podwodnego. Niestety nie sprawdziliśmy, więc nie możemy potwierdzić tej informacji. Można stąd wybrać się także na wycieczki na pobliskie wyspy Gili. O tym będzie także osobny odcinek. Zdradzę tylko, że było genialnie i polecamy. Niektórzy wybierają się stąd na wycieczkę, na wspinaczkę, na wulkan. My właśnie jedziemy w jego okolice. Skuter wypożyczony. Mamy bardzo dobrą cenę, bo mamy 60 tysięcy za dzień, tylko że wzięliśmy na 2 tygodnie. Także ruszamy w podróż dookoła Lomboku. Tak. W poszukiwaniu planu. Dalej jeszcze go nie mamy. To, co chciałam powiedzieć, to z jednej strony są góry, tutaj palmy, piękny kolor wody, jakieś tam z daleka Gili to wyspy tutejsze, no i tak się zatrzymujemy co chwilę. Sim Bank, bardzo polecamy ten bank, ponieważ nie pobiera żadnej prowizji i to w żadnym kraju jak do tej pory, więc bardzo dobry bankomat, polecam. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Jesteśmy niedaleko Gili Air, Meno i Travangan. To są bardzo, bardzo popularne 3 wyspy, ale o nich za chwilę, bo mieliśmy plan je odwiedzić, ale zrezygnowaliśmy. I
dojechaliśmy, tak przy okazji, zostawiliśmy w hotelu jeden plecak, tylko w jeden się spakowaliśmy, znaczy w jeden plus dwa, dobra, cztery. I taki mamy widok z restauracji. Tam jest wulkan, tutaj powitalna kawa. Tam palą śmieci, znaczy śmieci, nie wiem czy śmieci, na pewno liście. Dojechaliśmy bez żadnego problemu, ruch jest ok, drogi są miejscami takie trochę dziurawe, no nie? Ale lepsze niż na Bali. Tak. A i jeszcze dostaliśmy właśnie smażone banany. Yes, fried banana. Fried banana. With meal. With meal. Yes. Oh, okay, enjoy. Thank you so much. Terima kasih. Yeah, sama sama. Sama sama. I co? Czekamy jeszcze na pokój. Znaczy czekamy. W sumie czekamy z takim widokiem, więc no mi to pasuje. Jak? Dobra? Mhm. Tylko gorące. Dokładnie. Tak, drogi chwilami są dziurawe, ale mimo wszystko są o wiele lepsze niż na Bali, tak jak Paweł to zresztą powiedział. A przy okazji chciałam Wam zarekomendować biżuterię z kokosa, z naturalnych kamieni, to jest lawa. I bransoletki własnoręcznie robione, Coco Art, ogromna polecajka. Dzień dobry, kolejnego dnia, śniadanie w cenie noclegu z takim widokiem. Dzisiaj właśnie, bo ja jeszcze nie pokazałam, tak właśnie wygląda wulkan. I tam jest krater, a tam jest jezioro. Tutaj wygląda, tutaj jest wizualizacja. Jak to wygląda, wizualizacja, jezioro i krater. Senaru jest bramą do wulkanu Rinjani, jednego z wyższych w Indonezji. Wspinaczka na szczyt to wyzwanie, ale każdy nam mówił, że to niezapomniane doświadczenie. Koszt takiej wycieczki? To zależy. Trzeba jednak być przygotowanym na trekking 2-3-dniowy. W zależności, czy idzie się prywatnie, czy z grupą, to jest no spory rozstrzał cenowy. Ile? Trzeba zapłacić minimum 1,5 miliona rupii indonezyjskich, najczęściej więcej. Jak wygląda program takiej wycieczki? 7 rano pobudka, szybkie śniadanie i start w górę aż do jeziora Segara Anak, gdzie jest nocleg. Kolejny dzień pobudka o 2 w nocy i atak szczytowy, aby zdążyć na wschód słońca. Następnie zejście do Hot Springs i nocleg. Następnie zejście do Senaru. Wulkan to główna atrakcja okolicy, rzecz jasna, ale można wybrać się na ścieżki spacerowe lub wodospady. Polecamy także nasz nocleg. W opisie znajdziecie link do niego. I dzisiaj w planie 2 wodospady. Na wejściu koszt 20 tysięcy za osobę, są tutaj 2 wodospady i na samym początku od razu Was straszą, znaczy nas straszą. Czym straszą? A że na drodze są małpy, bardzo agresywne, że można zgubić się i takie tam. W każdym razie wiemy, że to jest tylko takie ich nagadanie. Jeżeli tak czy inaczej chcielibyśmy się zdecydować na przewodnika, to koszt 150 tysięcy. Słychać już szum wodospadu, za parking 5 tysięcy, bo o tym jeszcze nie powiedziałam. I schodami w dół, prosto do pierwszego wodospadu, nazwa na dole, bo nie wypowiem jego nazwy. I pierwszy nasz punkt widokowy. Te drzewa tutaj wyglądają genialnie. Na co zwrócić uwagę? Są 2 wejścia na wodospady. Wchodziliśmy jednym i drugim, bo byliśmy tutaj dwukrotnie. Cena za wejście jest ta sama, co nie jest wcale takie oczywiste. Jak się później okazało, można tu dojechać skuterem. Miejscowi tak robią, aby zarobić. Jeżdżą ścieżką, która została nam odradzona ze względu na małpy. Coś nam się jednak zdaje, że to była tylko wymówka. Pierwszy wodospad zaliczony, idziemy do drugiego. Tiukelep i Hati Hati, czyli uwaga, uwaga, mogą być osuwiska. Teoretycznie pół godziny i powinniśmy dotrzeć. Śledzimy koleżankę tutaj, jak idzie. Jest most, idzie się dżunglą, jest naprawdę wysoka wilgotność, więc uwierzcie, że te schody i będziemy zziajani cali. Elektrownia wodna? Mini? Nie, to raczej tama taka zabezpieczająca, bo tam już jest wodo. Idziemy dalej, idziemy, idziemy.
zabezpieczenie. Przygotowali taką jakby siatkę metalową, bo te kamienie się wszystkie ruszają. Więc spoko, wiadomo na co idą pieniądze chociaż. Pierwsze wyzwanie, przekroczenie rzeki. Lodowata woda, więc próbuj. Nie jest lodowata? Dobra, zaraz sprawdzę, dla mnie na pewno jest lodowata. Wyzwanie zakończone powodzeniem. Przyszliśmy zupełnie na drugą stronę. Byliśmy tam, musieliśmy pierwszy przejść jedną rzekę, znaczy jedną. Jeden raz przejść rzekę i teraz drugi raz. Woda rzeźka, nurt dosyć mocny. I idziemy dalej. Także z tego co czytałam, to było największe wyzwanie na tej trasie. I właśnie przez ten odcinek, krótki odcinek, przewodnicy mówią, że trasa jest niebezpieczna i że możemy się zgubić. O! I proszę Państwa, dotarliśmy prawie. Tak on się prezentuje. Dosyć szybko się wycofaliśmy stamtąd, gdzie właśnie trójka stoi, a tylko dlatego, że tam daje tak wodą, że stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, bo zamoknie nam sprzęt i będzie szkoda. A stąd i tak jest imponujący. Drugi wodospad był o wiele ładniejszy. Chyba jeden z ładniejszych, jakie do tej pory widzieliśmy. Nie jest on wysoki, bo ma około 45 metrów, ale wygląda on pięknie. Na Google Maps wodospady są źle oznaczone, a przynajmniej były podczas naszego pobytu i mieliśmy zagwozdkę, który to który. Jeżeli chcecie mieć lepszą aplikację na ścieżki spacerowe, nie tylko w Indonezji, ale na całym świecie, to polecamy korzystać z Maps.me. Można pobrać mapy i korzystać offline. Działa lepiej niż Google Maps, które wprowadziło nas tam w błąd. Polecamy wybrać się jak najwcześniej na te wodospady, bo są warte zobaczenia. Tylko, że po godzinie, no tak już 11, 12, robi się tłoczno, bo zbierają się wszystkie wycieczki. Także my uciekamy, czekaliśmy na słońce, wodospad pięknie wygląda w słońcu, no ale niestety masa ludzi. Można sobie sprytnie skrócić trochę drogę. I po wodospadach przyszedł czas na jedzenie nasi champur oraz... Mia. Tak, czyli z kurczakiem. Ayam to jest kurczak, a nasi to jest ryż. A mie to jest makaron. O. Kojarzycie lub mieliście okazję na własne oczy oglądać piękne wzgórza na Hawajach? My tylko z poziomu kanapy, ale to miejsce bardzo nam je przypominały. Tak na marginesie, z Sembalun można rozpocząć trekking na wulkan. Na punkcie widokowym są dwie platformy w kształcie gwiazdy, gdzie można zrobić fajną fotkę. Gdzie jesteśmy? Bo oczywiście nie powiedziałam. Nazwa na dole. I tutaj jest taki punkt, gdzie są właśnie kładki, można porobić sobie sweet focie i też i nie tylko oczywiście. Niestety widok jest, znaczy niestety, widok jest super, tylko że palą jak zawsze i to już tak wygląda o tak sobie, ale nie narzekajmy. Wejście 10 tysięcy za osobę, a parking dla motocykli 5 tysięcy. I do zdjęcia zrobiła się kolejka, więc idealnie trafiliśmy. Punkt, żeby skorzystać i nie czekać. A teraz już, o, proszę bardzo, tyle ludzi. I to jest przykład, jak można zepsuć idealny zachód słońca. Śpiew z kilku meczetów.
Na co to komu?